Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 13 odcinku kariery OGC Niceum. Jesteśmy menedżerem tego zespołu i rozpoczynamy właśnie drugi sezon, z którym nastawieniem mamy naprawdę ogromne, ogromne, ogromne emocje ze względu na to, że będziemy grali zarówno w Ligę, jak i w Lidze Mistrzów. Tymczasem przechodzimy do już trzeciego spotkania w Ligę. Tym razem walczymy z Sanetien, które jest jedną ze słabszych drużyn. Natomiast ze względu na to, że jeszcze w tej FIFA, w tej odsłonie gry od EA, tak naprawdę, bo to nie jest FIFA, nie symulowałem sobie właśnie w taki sposób meczu, zadecydowałem, że sobie zerkniemy na to, w jaki sposób to wygląda, czy jest to dalej tak samo popsute, jak było kiedyś, czyli praktycznie za każdym razem przegrywasz tą symulację, czy tym razem jest to zrobione wreszcie do porządku i faktycznie można coś wyciągnąć z rozgrywki właśnie w taki sposób. Póki co ciekawie, Kroos widzę, że tutaj jest dość mocno aktywny. Kroos, Dembele, Manu Kone, naprawdę dość mocno aktywni, tak samo jak Terem Mofi. To też jest coś niesamowitego, że mamy tego Dembele. Po tych dwóch pierwszych meczach, no nie jestem jakoś mega zadowolony z jego występu. Nie pokazuje swojego pełnego potencjału. Natomiast jak możecie zauważyć, właśnie strzeliliśmy pierwszą bramkę. Tam chyba asystentem, z tego co widziałem, był Toni Kroos. Fajnie, naprawdę cieszy to. Toni Kroos? Albo Marcus Thuram. Wygląda, z ocen wygląda, że Marcus Thuram był najlepszym, był asystentem, ze względu na to, że ma drugą najwyższą ocenę w tym meczu. No, wygląda to naprawdę obiecująco. Wygrywamy 1-0 z Sanetien w 30 minucie. Powinniśmy strzelić jeszcze jedną, dwie bramki, żeby móc dać, zagrać tym troszkę młodszym, mniej doświadczonym zawodnikom. Terem Mofi właśnie był bardzo blisko strzelenia takiej brameczki. W ogóle, jak Wam się gra w tą najnowszą odsłonę gry EA? Bo mi zarówno Ultimate, jak i kariera podoba się. Natomiast jest kompletnie inny od tego, do czego się przyzwyczaiłem. Ultimate Team to jest dla mnie dalej czarna magia. Sposób bronienia w tej grze to jest coś abstrakcyjnego dla mnie. Naprawdę... naprawdę, no to jest coś, czego ja nie do końca rozumiem. Niektóre sytuacje mam takie, że jestem przekonany, że odbiorę piłkę, tym bardziej, że już mam naprawdę fajny skład. Co prawda większość z tego składu to kobiety, ale nie mogę narzekać, bo naprawdę mam fajną drużynę. No i nie daję rady sobie, po prostu często nie daję sobie rady, bo nagle gościu wchodzi w jakiś taki bardzo, bardzo, bardzo smooth dribbling i nie jestem w stanie kompletnie nic zrobić przeciwko takiemu graniu. No, a niektóre mecze wygrywam, chociaż więcej jest takich, w których mam problem, żeby wygrać, niż oddaję przeciwnikowi łatwe 3 punkty, bo często się to zdarza, przynajmniej póki co, że dostaję bęcki 7-8-1. Póki co jestem w szóstej lidze i cały czas się uczę tego, w jaki sposób mam grać w tą grę, bo jednak nawet jak przegrywam te 6-7-1, to staram się grać ten mecz do końca, żeby właśnie nauczyć się grać przeciwko takim gościom. Jeśli chodzi o Foot Champions, tak to się chyba nazywa, tak, kwalifikacje do Foot Champions, no to wygląda to tak, że w tym momencie mam 2 zwycięstwa, 2 przegrane. Raczej nie powinienem się dostać do tego głównego Foot Champions ligi weekendowej. Natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno będę próbował i na pewno przez weekend spróbuję sobie coś tam powariować i poświrować, żeby jednak zawalczyć o te paczki, no bo jednak zawsze fajnie kilka paczuszek sobie zgarnąć. O, w międzyczasie strzeliliśmy już 3 bramki, 2 bramki w zasadzie. Kefrem Turan, strzelcą tych dwóch bramek, kiedy ja rozgadałem się o Ultimate Team. No i też moim zdaniem, jeśli chodzi o ten sam Ultimate Team, no to kobiety robią taką robotę tam. Mam połowę składu, mam w zasadzie zawodniczki Barcelony, tam Mapi Leon, Frodolina Rolfo, jakoś tak się nazywa, ta lewa obrończyni. Ona jest niesamowita, naprawdę jest niesamowita ta piłkarka. Pa! Wygrywamy, 3-0, elegancko. Jestem zadowolony z tego rezultatu. Trochę martwi mnie fakt, że w dalszym ciągu niestety Osman Dembele dalej mnie zawodzi, dalej zdecydowanie mnie zawodzi.
Moim zdaniem ten gościu powinien grać o wiele, o wiele, o wiele lepiej. Kevin Alvarez, oferta za niego. Dobra, niestety przesymulowałem, więc ta oferta została trzymana. Ja wcale się nie jestem z tego powodu smutny, bo jednak gość, którego właśnie przed chwilą widzieliśmy, czyli Kevin Alvarez, to jest jednak taka osoba, która jest jedną z moich podstawowych grajków, więc nie chciałbym się z nim żegnać. No a teraz przechodzimy do meczu z Nice, z Monaco, które jest w tym sezonie niepokonane. Z racji tego, że w tym momencie są na pierwszym miejscu, to ja zdecydowałem, że ten mecz sobie oczywiście obejrzymy. Myślę, że taki mecz przeciwko Nice to jest coś, co trzeba koniecznie obejrzeć i zobaczyć. Bo mecz przeciwko Monaco zdarza się tylko dwa razy w ciągu roku. I myślę, że to jest poza PSG, to jest drużyna z największym potencjałem zagrożenia nam w zwycięstwie w całych rozgrywkach. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Ewentualnie można by było tego Ilię wpuścić. Raczej potencjał ofensywny bym tutaj widział w swoich zmianach niż defensywny. Nets, Lotomba. Pokaż mi, jak ty wyglądasz, Alvarez, w stosunku do Lotomby. Zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o ofensywę. Okej. Dobra. Budawi, Zaire Emery. Kogoś bym tu wymienił. Dobra. Kurde, ale Budawiego, ja tak lubię tego gościa. A może by wymienić, dać szansę Grabarze w takim ważnym meczu? On potrafi wyciągnąć takie... Nie, dobra, nie kombinujmy. Nie kombinujmy, nie ma to sensu tutaj cokolwiek zmieniać. Jedziemy, jedziemy z meczem. Widok taktyczny. No i przechodzimy do jednego z ważniejszych meczów w tym sezonie. Tym bardziej, że gramy u siebie, więc to musi być zwycięstwo. Kibice skandują imiona naszych piłkarzy. A w naszej drużynie dalej to do mnie nie dociera, że kupiłem Osmana Dembele. Nie jestem przekonany, czy to jest dobra decyzja, bo wydaje mi się, że ten gościu, on nigdy tego swojego prawdziwego potencjału nie był w stanie przedstawić. Mam nadzieję, że jednak on coś pokaże. No bo powiedzmy sobie szczerze, w Barcelonie no nie dowiózł. Ostatni raz, kiedy grał naprawdę w dobry sposób, to był czas, kiedy grał w Borussii Dortmund. Grając w Borussii Dortmund grał fantastycznie. W Barcelonie miał przebłyski, ale to były, tak jak mówię, przebłyski. To nie była taka ciągła, dobra gra na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że w Paris Saint-Germain też chyba tutaj nie zaskoczył. Mam nadzieję, że u nas zaskoczy, natomiast nie zaskoczyła na pewno nas obrona Monaco, ponieważ tutaj obrona Nicei, ponieważ tracimy bardzo, bardzo, ale to bardzo szybko bramkę na 1-0. Balogun wpakował nam pięknego gola. Widać, że tutaj Joel Matip nie dopilnował swojego przeciwnika. No i przegrywamy 1-0. Marcin Bułka tutaj był naprawdę na straconej pozycji. Nie wygląda to dobrze. Ale mamy bardzo, bardzo, ale to bardzo mocną środek pola, więc ja myślę, że tutaj koledzy, ci skupiający się na rozegraniu piłki, na pewno nie powiedzieli ostatniego słowa i będą chcieli rozegrać to jak najlepiej. Ależ Frankowski teraz poszedł z piłką. I Teremofi, co ten napastnik ostatnio wyprawia? Odkąd od tej kontuzji po prostu jest nie do poznania. To jest gość, który strzelał mnóstwo, ale to mnóstwo bramek w zeszłym sezonie. A w tym naprawdę jest nie do poznania. Wygląda to fatalnie z jego strony. W tym i koniec poprzedniego. Matip, no ale podejdź do tej piłki, gościu. Ajajaj. Bardzo się nam rozjeżdża ta obrona póki co. A napastnika kompletnie nie mamy. Ajajaj, jeszcze Lotomba tutaj stracił krycie kompletnie. Dobrze, że mamy Marcina Bułkę. Marcin Bułka w tym momencie ratuje naszą drużynę przed straceniem, utratą drugiej bramki. Kurde no, nie podoba mi się to, w jaki sposób Tarem Mofi stracił tą swoją siłę, czyli fantastyczne wykańczanie akcji.
To był jego niesamowity atut, a teraz to znikło. Jeszcze taka ciekawostka, nie wiem czy zauważyliście, ale w Monako gra Nikola Zalewski. Ciekawa sprawa, na pewno ciekawa sprawa, że Polaka mamy tutaj we francuskiej lidze. Dawno tego nie było. W zasadzie od... A nie, dobra, Frankowski przecież, Boże. Zapominam o tym, że Frankowski grał rzeczywiście w Lens. Toni Kroos, fantastyczne przejęcie. Wypuszcza sobie piłkę, wychodzi z kontrą, ale nikogo tutaj nie ma. Oj, cóż za podanie do bramkarza. Takie, wydaje mi się, że miało być dość wymowne, że nikogo nie ma tutaj i musi grać aż do bramkarza. Fantastycznie Manu Koné odebrał piłkę. Kamiński, co zrobi z piłką? Wypuszcza sobie ją. Idzie z nią dalej. Kamiński, Kuba Kamiński. Oj, stracił. I stracił w fatalny sposób. I już mamy kontrę. AS Monaco przy piłce. Balogun inteligentnie wycofał się. Natomiast Żelma... Ach, kolejny raz nieudana interwencja Żela Matipa. Ja myślę, że on jest do zmiany po połowie. Ndiaye jest zdecydowanie lepiej radził sobie tutaj w środku obrony. Może być tak, że Ndiaye jednak utrzyma ten środek obrony, bo Matip na razie, no... Nie podoba mi się to, co on wyprawia w tym meczu. Bardzo wysoko wychodzi, zapuszcza się. Zapomina. Marcin Bułka, natomiast z kolejną świetną interwencją. Czy to był Nikola Zalewski? Wygląda jakby to był Nikola Zalewski. Pojedynek dwóch Polaków. Naprawdę świetnie wybił się i mimo tego, że to był strzał z 10 metrów bodajże, to fantastycznie obronił to Marcin Bułka po raz kolejny. Po raz kolejny Marcin Bułka broni w sposób fantastyczny sytuację bramkową. Ale obrona Nicei jest przełamana. Oj. No i musiało się to skończyć w taki sposób, a nie inny. Fatalnie gra w tej pierwszej połowie Nicea. Jestem naprawdę zawiedziony tym, co zobaczyłem w pierwszej połowie. Spróbujemy to rozegrać w taki sposób. I Matip do zmiany. Maty Stel wchodzi za Timo Mopiego. Trudno. Trzeba wdrażać tych nowych, młodych zawodników. I tyle, no. Nie ma co się przyzwyczajać. Już pierwsza strata. Kolejna interwencja Marcina Bułki. No na razie to drużyna... Co się dzieje? Czemu ta kamera się tak popsuła? O, właśnie. Dobra, zostawmy to tak jak jest. Nie będę tutaj bardziej kombinował. Myślę, że to już jest moment, w którym należy zagrać trochę bardziej ofensywnie. Znowu kompletnie brak krycia. Dobrze, wreszcie, Kubuś Kamiński. Przechwytuje piłkę, dodaje do Turama. Turam do Krosa. Kros, co zrobić z piłką? Toni Kros. Ładne podanie do Matysatela. Matystel do Kefrema. Kefrem super się obrócił z tą piłką. Ale zaraz ją straci. Oj. No wątpię, że jesteśmy w stanie wygrać ten mecz. Patrząc na to, w jaki sposób grają nasi piłkarze, to przypuszczam, że to może być pierwsza porażka w tym sezonie. Ojej, ale Ndiaye tutaj pogubił kompletnie krycie, tak samo jak... Nie no, to jest karygodne. To, co robią nasi piłkarze w tym meczu, to jest jakaś tragedia. W tym momencie Ndiaye oddał sam piłkę pod nogi Baloguna.
Boże. No nie wygląda to teraz tak dobrze, jak wyglądało to na początku. Jak wyglądało to w pierwszym odcinku tego sezonu. Wreszcie Osman Dembele z piłką. No to jest niemożliwe. Po takim czasie, jeszcze tak niedokładne podanie. No po prostu... Myślę, że nie ma sensu tego oglądać. No, 4 do 1. Jedynym pozytywnym aspektem jest to, że Osman Dembele strzelił bramkę, a poza tym, no, zawiodłem się na tej drużynie. Trochę mnie zirytował znowu Tobido takim głupim gadaniem, że to jest, że muszę się tym zająć. Bo ja robię naprawdę dużo, ale to dużo dla całej tej drużyny. No nic, no trzeba po prostu przejść przez kolejne mecze, podnieść się trochę. Zagramy sobie tym rezerwowym składem. Tutaj wejdzie Ilie, no a tutaj Lotomba, no ze względu na to, że Alvarez tutaj widocznie coś już wcześniej grał. Wygrywamy 4 do 2, Matistel z dwiema bramkami, fajnie, Zaire Emery z jedną. Posypało się trochę bramek przeciwko nam, natomiast myśmy też strzelili dwie brameczki. Mecz z Interem, pierwszy mecz w Champions League, to też jest ważne. Ważne jest to, trzeba to podkreślić. Kiedy ostatni raz Nicea grała w Champions League? Myślę, że trzeba ustawić już wszystkim taki plan treningowy zrównoważony ze względu na to, że teraz naprawdę wszyscy cały czas, ale to cały czas będą grali na bardzo wysokim tempie, no bo teraz mecze będą co chwilę. Coś super naprawdę, fajne do zaobserwowania, że Barella jest zarówno najlepszym defensywnie, jak i ofensywnie usposobionym piłkarzem w całym Interze. Także to na to trzeba konkretnie zwrócić uwagę, że to jest najważniejszy element całej tej drużyny. Przechodzimy sobie do konferencji meczowej i w tym jeszcze odcinku rozegramy sobie, zweryfikujemy sobie mecz. Hi guys, thank you for your patience. We'll start taking questions now. Zweryfikujemy sobie mecz z Interem Mediolan. Przechodzimy do tego spotkania. Matip naprawdę szybko traci overall, więc może być tak, że ja go bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo szybko wymienię z powrotem na Ndiaye. Spójrzmy, spójrzmy. Pierwszy raz widzę animację rozpoczęcia meczu Ligi Mistrzów. Także obejrzmy go sobie. Konkretnie musimy sobie to obejrzeć. Pięknie to wygląda. Pięknie wygląda ten stadion, pięknie wygląda oprawa. No i przechodzimy do spotkania. Inter Mediolan kontra Orzesę Nicea. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawe spotkanie. Toni Kroos już zaczyna świetnym rajdem. No oczywiście Taren Mopi, jak zwykle, w swoim stylu traci piłkę. O, trochę mam dość tego piłkarza, powiem tak szczerze. W ostatnim czasie, bo on wszystkie sytuacje, po prostu wszystkie sytuacje kompletnie marnuje. Marcus Thuram do Denzela Dumfriesa, Dumfries do Thurama. Bardzo gęsto będzie tutaj w środku pola. Nasi zawodnicy ofensywnie, agresywnie podchodzą, próbując odebrać piłkę. No i to się udaje. Taren Mofi, Boże, on nawet nie potrafi... Ale jestem zawiedziony, naprawdę jestem zawiedziony tym, co on prezentuje. Spójrzcie, ja nie chcę go linczować, broń Boże, ale po prostu to, co ja widzę, w jaki sposób on się zachowuje na tym boisku, jaki on jest powolny, ociężały, nie wyskakuje do główek, przegrywa praktycznie każdy pojedynek, czy to
prędkościowy, czy to dribbling, czy to próbę podania, no nie jest w stanie wykonać jednego celnego podania, to jest tragedia. I tymczasem Denzel Dumfries tutaj próbuje rozegrać akcję skrzydłem. Podanie do Nicolò Barelli, ten fantastycznie znalazł tutaj Marcusa Thurama. Dalej atakuje Inter Mediolan. Mediolańczycy oddają pierwszy strzał, natomiast Marcin Bułka aż z tak słabym uderzeniem nie miał problemów. Co prawda wybija tą piłkę na aut, natomiast ważne jest to, że w dalszym ciągu wygrywamy. Wybicie kolejny raz na aut, myślę, że to było niepotrzebne, można było to wybić na gdzieś dalej, żeby sobie zgrupować się, przegrupować w odpowiedni sposób. Dobra, fantastycznie, Marcus Thuram, tutaj do Kuby Kamińskiego. Kubuś na trzech zawodników Interu, bardzo inteligentnie tutaj zabrał się z piłką. Boże, co ten Kone wykonał teraz. Dobrze, że Joel Matip tutaj fantastycznie się zachował. Przechodzimy teraz do kontry. Kone, Manu Kone. No podaj tam na skrzydło. Boże, Manu. Manu. Och. Po prostu brak mi słów do tego, co ja teraz tutaj zobaczyłem. Czemu on tam nie zagrał tej piłki? To była fantastyczna sytuacja dla Ousmane Dembele. Gdyby on dostał tą piłkę tutaj od Manu Kone, to byłby pewny gol. Właśnie Dembele jest potrzebny w takich sytuacjach. Co ten Matip teraz wykonał? Gra jest trochę pobugowana w tym meczu, kiedy AI gra na AI. Po prostu czasami nie da się na to patrzeć, co oni wyprawiają. Nicolò Barella, no i niestety. Ten, którego najbardziej się obawialiśmy, strzela nam bramkę na 1-0. Niestety. Nicolò Barella jest zbyt skuteczny. No i przegrywamy 1-0 na stadionie w Mediolanie. Jestem trochę niepocieszony z tego, co tu się teraz dzieje. No jak zwykle drużyna zaczyna się troszkę sypać, no ale też trzeba powiedzieć sobie szczerze. Przychodzą wzloty, przychodzą upadki. My gramy po raz pierwszy w Lidze Mistrzów, także nie możemy się nastawiać na coś niesamowitego. A niesamowitą bramkę teraz strzelił Terem Mofi. Piękne podanie od Kuby Kamińskiego i Terem naprawdę, naprawdę zaskoczył mnie tym fantastycznym wykończeniem. Ależ załadował bramkę w prawy górny róg. No Jan Sommer był bez szans, definitywnie. Można powiedzieć, że taka bramka do szatni, bardzo dobrze, to daje naprawdę pozytywne nastroje, będą panować w szatni OGC Nicei, a Inter może być trochę zszokowany, że jednak ta Nicea nie powiedziała ostatniego słowa i będzie walczyć do ostatniej minuty tego meczu. Zobaczmy sobie na naszą drużynę. Póki co zastanawiam się, czy tutaj za Kone nie wpuścić Zaire Emery'ego. Albo Budawiego. Zrobimy tak. Budawi to jest fantastyczny taki defensywny pomocnik. On niejednokrotnie mnie tutaj ratował w momencie, kiedy grał na tej pozycji, także pozostawimy go tutaj. A Manu Kone, ze względu na to, że on naprawdę fajnie tutaj się starał kiwać w ofensywie, ale troszkę za głęboko próbował się kiwać, za głęboko mam na myśli na naszej połowie, no to jednak wysunę go troszkę wyżej, żeby nie ograniczać tego potencjału, który przedstawił, a żeby właśnie go tylko zmotywować do tego. I Budawi, jak zwykle, w swoim stylu. Proszę bardzo, Terem Mofi nawet odebrał piłkę, to jest coś niespodziewanego. Kuba Kamiński z piłką. Piękne podanie, Kefrem Thuram, 2-1. Co tu się dzieje? Co to była za piękna akcja? Terem Mofi, no chyba mnie usłyszał. Te moje narzekanie na niego, bo w tym meczu póki co klaruje się na najlepszego zawodnika. Pomimo tych kilku nieudanych interwencji i kilku nieudanych strzałów, to teraz strzelił bramkę, odebrał piłkę, po której wpadła bramka na 2-1 w tym meczu. Ustawimy się trochę bardziej defensywnie. Tak, ustawimy się trochę bardziej defensywnie. Nie chcę ryzykować.
fantastycznie, że El Mati wrócił się w odpowiednie miejsce. Lotomba. Niestety piłkę traci, ale chyba dalej piłka zostaje po naszej stronie. Federico Di Marco wchodzi za gumę. Dalej 2-1, 62 minuta. Piękne odegranie do Lotomby. Lotomba na teren Mamofiego. Ten zabrał się z piłką, czy dogoni ją? Ach, niestety. Niestety wrócił nasz stary, dobry teren Mofi. Troszkę teraz nam się obrona posypała. Lautaro Martinez na skrzydle próbuje ominąć Lotombę. Lotomba został ominięty i co teraz on wykonał? Na szczęście tutaj Tobido bez problemu odebrał tą piłkę. No i teren Mofi no rozsądnie się zachował. Czyli po prostu wybił piłeczkę. Marcus Thuram odwrócił się z piłką, ale Marcin Bułka broni ten strzał. Fantastycznie. Czy my możemy jeszcze kogoś tutaj wpuścić? Zaire Emery wejdzie sobie za... za Manu Kone. Kone troszkę dzisiaj nie dowoził. I myślę, że damy szansę Matysowi Telowi. Ostatnie 15 minut. Myślę, że bez problemu może sobie zagrać. Carlos Augusto schodzi. Wchodzi Henryś Mkhitaryan. Także dalej wygrywamy. To jest bardzo ważny, myślę, stały fragment gry. Musimy się nie dać zaskoczyć. No i właśnie to się dzieje. Daliśmy się zaskoczyć. Oj, fatalnie wychodzą te stałe fragmenty gry. Nie wiem, o co chodzi, ale nasi zawodnicy naprawdę słabo grają w powietrzu. To jest dość zaskakujące, bo taki Tobido, czy to też El Mati, raczej są wymiataczami w górnych piłkach. Tak samo jak Kefren Turan, także jest bardzo wysokim piłkarzem. No trudno, remisujemy, 2-2. Teraz ważne, żeby tylko nie stracić kolejnej bramki. Zaire Emery bardzo ładnie się tu utrzymał. Podanie do Jakuba Kamińskiego. Kamiński drybluje pomiędzy kolejnymi dwoma, trzema zawodnikami. Uderza! Niestety Jan Zomer to broni. Tu było naprawdę niewiele brakowało i strzelilibyśmy trzecią bramkę w tym spotkaniu. Dembele jak zwykle bardzo niewidoczny. Jestem zawiedziony tym transferem póki co, bo poza tą jedną bramką, którą strzelił tak naprawdę na pocieszenie przeciwko Monaco, to było wszystko, na co było go stać. Kolejne naprawdę bliskie skuteczności uderzenie po stronie Ogiecenicei. Lautaro Martinez schodzi, zostało zaledwie 8 minut. Mam nadzieję, że nie dopuścimy do jakiejś zabójczej kontry, że strzelimy teraz być może bramkę. Jeszcze teraz nie, natomiast Frankowski dalej przy piłce. Oj, popełnia ogromny błąd i doprowadza do właśnie sytuacji, o której wspomniałem. Nadziewamy się na kontrę. Barella do Mkhitaryana. Mam nadzieję, że nie stracimy z tego bramki, bo będę naprawdę wściekły. Uff, Kefren Turan odbiera piłkę. Bardzo tutaj ładne kilka podań zawodników Ogiecenicei. Kuba Kamiński niepotrzebnie wchodził kolejny raz w dribbling i próbował prześcignąć pozostałych zawodników Interu Mediolan. No i co? Chyba koniec meczu. Tak jest. Kończy się to spotkanie wynikiem 2-2. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, jeżeli kibicujecie Ogiecenicei, w kolejnych spotkaniach zostawcie łapkę oraz subskrypcję. Dzisiejszy odcinek był trochę dłuższy, ale też działo się całkiem sporo. Także ja Was zachęcam do zostawienia łapki. Trzymajcie się, cześć!